jesteśmy w tej chwili w punkcie, gdzie schodzą się trzy granice: Kosowa, Albanii i Macedonii. Wjechaliśmy tutaj od strony kosowskiej pasem przepięknych połonin, 20 km od ostatniej wioski w tej dolinie, która nazywa się Resterica. Widzimy po lewo tutaj Macedonię. Macedonia w tym miejscu kończy się bardzo ładną, malowniczą doliną obsadzoną przez policję graniczną. Tam jest szczyt Golem Korab, już na granicy macedońsko-albańskiej. Zamierzamy na ten szczyt wejść za jakieś 3 dni. Z kolei w tamtą stronę, tamten punkt, szczyt, który widać w tle, to jest właśnie ten punkt schodzenia się tych trzech granic. Nie wiemy dokładnie, jak te granice przebiegają, ale mamy nadzieję, przynajmniej według GPS-a, że nie przekroczyliśmy nielegalnie żadnej z nich.